kolami najpierw sobie dajcie, warto zrobić miejsce, jestem w tym dobry. Więc długo nie zejdę z tej sceny, choć ta scena nie należy do mnie i ten wieczór nie należy do mnie, ale chciałem was serdecznie powitać, dzieląc się z wami pewną, kochani, refleksją, tak żeby jakoś rozpocząć ten wyjątkowy wieczór. Refleksją, która tak naprawdę przywoła słowa dosyć mi bliskie, pewnego dżentelmena. On kiedyś powiedział, że w życiu naszym, was wszystkich i moim, ja się z nim zgadzam, nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. Ja wiem, że niektórzy sobie myślą o innych rzeczach, ale tak naprawdę pojawia się od razu pytanie i część osób kontruje, a co jeśli ktoś nie umie gotować? Bo wtedy trzeba się zdać na kogoś innego, prawda? Bo jeżeli ktoś mnie pyta o moje najlepsze i ulubione danie, to jest to danie, które ktoś mi podaje na stół. Uwielbiam być obsługiwany. To jest największy i najlepszy moment w życiu. Więc tak naprawdę, kochani, mówię wam to jako człowiek, który trochę życia spędził w kuchni, wcale nie chodzi o gotowanie. Chodzi tak naprawdę o rzeczy ważniejsze, o konsumowanie przyjemności. Chodzi o tę konsumpcję, dlatego chciałem was bardzo serdecznie powitać na uroczystej gali, otwarciu, inauguracji działalności Wave Międzyzdrowie Resort & Spa. Miejscu unikalnym, miejscu w pewnym sensie awangardowym, miejscu, w którym na pewno poczujecie powiew ponadczasowej elegancji, wreszcie w miejscu, w którym każdego dnia, na każdym kroku, jak tu przyjedziecie i powiecie znajomym, poczujecie się absolutnie wyjątkowo, bo spotkacie tutaj ludzi, którzy wyznają jeszcze inną zasadę i kierują się nią w życiu, w kontekście przyjemności, że najpewniejszym sposobem na uprzyjemnienie sobie życia jest uprzyjemnianie go innym. Ja, kochani, być może nawet zdajecie sobie sprawę, że nazywam się Karol Okrasa. I jeżeli potrzebujecie argumentów, dlaczego stoję na tej scenie, to odwiedzam zawsze miejsca, które warto odwiedzić i odwiedzam miejsca, w których coś jest zrobione z dobrym smakiem. Dobry wieczór Państwu. Taka oficjalna przed nami, jak widzicie, przede mną szarfa, którą trzeba by było oficjalnie przeciąć. Ja bym nie godzien nawet się zbliżyć do niej, stoję w bezpiecznej odległości, ale rzeczywiście w kontekście mojej profesji, tego, co uwielbiam robić w życiu, zawsze chodzi może nie o dobry smak nawet, ale o szeroko rozumianą doskonałość i na szczęście nikt z nas jeszcze nie potrafi tej doskonałości scharakteryzować i sprecyzować i może to jest najpiękniejsze, że my ciągle szukamy, tylko nie wiemy czego. A doskonałość to tak naprawdę, ktoś kiedyś próbował powiedzieć, że to robienie takich zwykłych rzeczy w niezwykły sposób. I doskonale się składa, kochani, że są wśród nas niezwykłe osoby, które wymyśliły, stworzyły, wspierały i ciągle wspierają ten wspaniały projekt, który dzisiaj inaugurujemy. Dlatego na tę scenę, by oficjalnie przecięli wstęgę i zabrali głos, zapraszam serdecznie członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego, pani Anna Bańkowska. Zapraszamy serdecznie. Brawo. Burmistrz Międzyzdrojów, pan Mateusz Bobek. Zapraszam na scenę, pani Aniu. Tak. Właściciele i jednocześnie założyciele Greenhouse Development, pan Adam Sadowski i Dariusz Grabowski. Członek zarządu i dyrektor generalny Kinga Łata. Zapraszamy. Andrzej Bałdyga. Gorąco także zapraszam. Mikrofon na razie Państwu zabiorę, ale poproszę moją uroczą koleżankę, by parytet pewien zachować. Mamy 6 sztuk bardzo ostrych nożyczek. Panowie, drogie panie, bardzo proszę. Tak są porządne jak cała inwestycja. To widać. Dźwignijcie w dłonie i zaraz się przekonacie. Proszę bardzo. I teraz chciałbym, żeby Państwo przygotowali aparaty. Ta chwila się już nie powtórzy. Pierwszy raz możemy zrobić dobre wrażenie. Pierwszy raz i jedyny możemy przeciąć tę oto wstęgę. Zapraszam Państwa wszystkich. Może, żeby nie było, że ktoś dźwignie pierwszy, to ja powiem 3, 4. Dobrze? Tak się umówmy. Panie Dariuszu, wszyscy gotowi? Zachowajcie część wstęgi w dłoni, proszę, na pamiątkę. 3, 4. Tak jest, brawa.
przecięcie wstęgli za nami, ale trzeba by było, moi drodzy, o projekcie, o szeroko rozumianej turystyce, hospitality, hotelarstwie, tym, co my robimy wszyscy, co kochamy, dla gości. Bo to nie my jesteśmy dla gości, mówię tutaj w imieniu całej swojej braci, ale to goście są tak naprawdę dla nas. My, dziękując gościom każdego dnia, cieszymy się, że możemy robić to, co kochamy, bo my to naprawdę kochamy. Ale chciałbym poprosić panią Anię o zabranie głosu. Dobry wieczór państwu. Ja wiem, że to jest najbardziej nielubiana część, czyli przemówienia, więc powiem krótko. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że nasi inwestorzy na Pomorzu Zachodnim tworzą tak piękne, i nie powiem obiekty, dzieła. To są dzieła, które są przepięknie wkomponowane w naszą przyrodę. Patrząc na wnętrza tych pięknych pomieszczeń, możemy naprawdę powiedzieć, że architekt i wizja autorów naprawdę została pięknie skomponowana z przyrodą, która jest jedną z najpiękniejszych w Polsce. Ośmielam się powiedzieć, że Pomorze Zachodnie to jest to wyjątkowe miejsce w Polsce, które ma wszystko. Ma morze, ma pojezierza, ma jeziora, ma również Szwajcarię Połczyńską i to nasi inwestorzy tak pięknie wykorzystali i z całego serca serdecznie gratuluję. Dziękujemy serdecznie. Pani Anna Bandowska, członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękujemy pani za przybycie. Zabranie głosu pana burmistrza Mateusz Bobek. Proszę bardzo, pewnie dowiemy się, że turystyka w Międzyzdrojach kwitnie, kwitła, kwitnąć będzie. Nie, tak od zawsze zajmowaliśmy się przemysłem ciężkim. Teraz robimy trochę. Odświeżamy naszą markę, odświeżamy nasze logo. Ale tak naprawdę, proszę państwa, czym zajmują się Międzyzdroje? Zajmują się przede wszystkim takie nowoczesne pojęcie, czyli przemysł wolnego czasu. I my tym się doskonale zajmujemy, potrafimy to robić dobrze, potrafimy to robić bardzo dobrze, a to dlatego, że mamy ku temu narzędzia i mamy ku temu ciekawych, mądrych partnerów, którzy nie boją się wyzwań. I takim wyzwaniem jest z pewnością ten obiekt, ta inwestycja, ale tą inwestycję tworzą ludzie. Ja miałem przyjemność poznać tą inwestycję od podszewki i teraz dzisiaj tutaj śledząc i obserwując ten cały budynek, pani marszałek mówiła o obiekcie, ja powiem o ludziach, bo sporo tutaj jest tych twarzy, które znam, które funkcjonują w tym mieście, które tutaj będą pracować, którzy tutaj zarabiają i tworzą to miasto i niewątpliwie ta inwestycja, ten obiekt wpisuje się w serce naszego miasta. Za co chciałbym wszystkim ludziom, którzy tworzyli ten projekt, serdecznie podziękować i życzę nam wspólnego sukcesu, bo sukces tej inwestycji będzie sukcesem naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że serce tego obiektu będzie biło w zgodzie z rytmem serca naszych gości. Tak to możemy określić. Na tym polega dobre hospitality, ale może o sam początek, o projekt, o inwencję i o pomysł, który powstał kiedyś w głowie tych oto dżentelmenów, pana Adama i pana Darka, chciałbym teraz zapytać, więc panowie, zapraszam do zabrania głosu, aż się boję kogo wywołać, więc może wy zdecydujcie między sobą. Bardzo proszę. Pan burmistrz lepiej to ode mnie często przemawia, jest rzadko, więc przepraszam za ewentualny stres. Drodzy państwo, chciałem podziękować jeszcze raz wszystkim osobom, które współtworzyły z nami ten produkt, ten obiekt cały. Tak jak tutaj jest i pani Anna, jest pan, jeżeli mogę tak powiedzieć, pan Mateusz, pan burmistrz. Tutaj widzę z daleka również i panią wiceburmistrz, panią Beatę. Też dziękuję bardzo. Chciałem podziękować widzę pana Tomasza, prezesa ZWiG-u, też wiele czasu nam poświęcił, rozwiązywał nam nasze problemy, z którymi nie dawaliśmy sobie rady. Tutaj jako inwestorzy z daleka, z Warszawy przyjeżdżający. Chciałem powiedzieć, że pytania dla projektantów, może jakby tak na początku, dla Piotra Chojary, nie widzę, tutaj jest Piotrek. Jest Piotrku, zapraszam cię tutaj na scenę. Chciałbym podziękować również Ewie Reszczyńskiej. Ewa, gdzie jesteś? Też cię zapraszam. I chciałem zaprosić również Alicję
Sibylską-Grabowską, która również stworzyła ten nasz obiekt. Posłuchajcie, to jest oczywiście trzon tylko wszystkich osób, ponieważ za tymi osobami stoi mnóstwo osób. Poznałem dzisiaj współpracownika, właściciela firmy Modo, również Tomasza. Tam z daleka widać go, bo jest dość wysoki. I po tylu latach nawet nie wiedziałem, że Piotr ma wspólnika. Tak to szło gładko. No i myślę, że w tej chwili może oddam, czy to jest taka kolejność, czy ja w tej chwili mogę oddać głos projektantom, żeby opowiedzieli panie dwa Adamie, słowa. Rozumiem. Może tutaj wydaje mi się robić, co pan chce. Rozumiem. Posłuchajcie, to... dobrze. No to oddaję głos. Dzień dobry, witam państwa. Jestem współwłaścicielem i wspólnikiem mojego wspólnika, szanownego przedmówcy. Ja a propos historii, tak jak tutaj Karol stwierdził, przekazał taką informację, że coś tam opowiemy. Mianowicie tutaj, jak pani marszałek wspominała, jest to piękne miejsce, natomiast my, działając normalnie w Warszawie, no nie mieliśmy tej okazji, żeby tutaj często bywać. Ja tu byłem pierwszy raz w 2017 roku, mój wspólnik prawdopodobnie w 2018, jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie. Więc będąc tutaj na plaży, przechodząc sobie, doszedłem do gromady. Tutaj zerknąłem na ten teren i stwierdziłem, że no fajny teren, żeby na nim zainwestować, gdzie rok później dokładnie to się stało. Wspólnik w 2018 roku poleciał samolotem, też zobaczył, przyjechał do Warszawy i powiedział: absolutnie musimy to robić. I tak to się zaczęło. I mając jakby zapał, mając wsparcie funduszy, mając wsparcie inwestorów, zaczęliśmy ten projekt realizować i dzięki właśnie tutaj projektantom, dzięki naszym pomysłom, dzięki wsparciu i olbrzymiemu wkładowi pracy, no mamy to, co mamy. Więc jakby krok po kroku od 2018 roku jesteśmy w tym miejscu. Widzimy, co zdołaliśmy zrobić. Miejmy nadzieję, że za rok uruchomimy drugi etap i ten projekt będzie rozpoznawany i będzie jednym z ładniejszych projektów na Pomorzu Zachodnim, jak również ogólnie na całym polskim Pomorzu. Chciałem podziękować wykonawcom, chciałem podziękować firmie Neusa, którą też krótko po rozpoczęciu projektu, czasami mówi się, że są przypadki różne, ale w tym przypadku było dokładnie to przypadek, po jakichś tam poszukiwaniach niedługich udało mi się właśnie pozyskać firmę Neusa i to jest jakby partner taki, który w opinii naszego szefa inwestycji Piotra Kisera jest jednym z najlepszych partnerów, z jakimi miał okazję współpracować. I chciałem w ogóle całemu działowi inwestycji chciałem podziękować za to, że tak sprawnie i tak z tak dużym zaangażowaniem udało się to dzisiaj otworzyć, udało się to dzisiaj doprowadzić do takiego etapu, że tutaj jesteśmy i myślę, że widać, na jakim to jest poziomie. Także tyle. Oczywiście tych podziękowań jest dużo, dużo więcej. Gdyby nie cały dział nasz sprzedaży, dział marketingu, którego tutaj nie ma, pozostał w Warszawie, to też nie udałoby się nam tego doprowadzić do tego etapu. Także dziękuję bardzo i przekazuję panu Chojarzy. Mikrofon dalej. Tak, ja chciałbym go skomentować, moi drodzy, bo pan Darek wymienił, to jest najlepszy dowód na to, że panowie są w pewnym sensie spełnionymi marzycielami, bo co sobie wymyślicie, co sobie wymarzycie, to się dzieje, ale pamiętajcie, drodzy państwo, że no to jest generalnie troszkę tak w naszym życiu, że każdy może marzyć i każdy może wymyślać, ale dobrze jest być tym skutecznym marzycielem, tak zwanym liderem, no bo ci, którzy liderzy gdzieś sobie idą i za nimi nikt nie podąża, są po prostu spacerowiczami, a panowie, mam wrażenie, jesteście ultramaratończykami, którzy tworzą rzeczy absolutnie niezwykle przy wsparciu rzeczywiście osób, które rozumieją wasze potrzeby. Pytanie teraz do architekta głównego. Czy te pomysły, które się zrodziły w głowach owych dżentelmenów, dały się urzeczywistnić, czy też było jeszcze kilka innych aspektów, których się nie dało urzeczywistnić, bo wybiegają marzeniami zbyt daleko? Dzień dobry. No faktycznie inwestorzy wyobraźnię mają przepotężną.
więc tutaj generalnie mieliśmy bardzo duże szczęście, że trafiliśmy na takich ludzi z tak otwartymi umysłami, doceniających też jakość i faktycznie estetykę. Muszę powiedzieć, że to się też nieczęsto zdarza, że to inwestorzy narzucają tak wysoki poziom realizacji obiektu. Wiadomo, że każdy się spotyka z realiami budżetowymi, ale tutaj pierwszym i najważniejszym punktem zawsze była jakość i te dodatkowe walory estetyczne. Za to dziękujemy. Generalnie dołączając się do tych podziękowań, które tu tak wszędzie padają, chciałbym przede wszystkim też podziękować swojemu zespołowi projektowemu, bo wiadomo, że to jestem przedstawicielem, ale gro osób nad tym pracowało. Pracowała masa ludzi, czy to projektantów branżowych, czy u nas w firmie, która się starała każdego dnia dopiąć to, żeby ta inwestycja się zrealizowała i była taka, jaką sobie wszyscy wymarzyliśmy. Duże podziękowania również dla całej ekipy wykonawczej, która dołożyła dużą cegiełkę, żeby nie powiedzieć główną, do tego, że to tak wygląda, jak wygląda. Sam pomysł był taki, że miało powstać coś nieprzeciętnego, powstać coś, co się będzie wyróżniało na mapie Polski. Wydaje mi się, że nam się to udało. Staraliśmy się stworzyć generalnie... To jest brawa. Ja słyszałem o tym, że na początku była fala. Jak gdyby inspiracją do Polski, proszę rozwinąć ten termin, bo być może dla Państwa to będzie interesujące, że to, co dzisiaj widzimy, powstało, ponieważ ktoś kiedyś zobaczył, uwaga, na brzegiem morza falę. I tak się rodzą takie projekty. No, trochę to tak wygląda w sumie, nie ukrywając. Wiadomo, że jak każdy na projektanci staramy się zawsze zrobić coś niepowtarzalnego. Czasami jest trudno. Tutaj w tym wypadku po wielu różnych wariantach i pomysłach doszliśmy do wniosku, że zależy nam na lekkości, na takim budynku, który właśnie nie będzie kubaturą dominową nad otoczeniem. Bardzo miło by było wysłuchać te właśnie wcześniejsze komentarze, że nam to się udało. A ta fala przysłowiowa, leżąc na plaży, brakowało na pewnym momencie takiego dynamizmu w tym wszystkim, no i postaraliśmy się o to, żeby troszkę skomplikować życie wykonawcom. I te budynki skręciliśmy. To nie ukrywając, była to kwestia takiej przewracającej się fali. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr Kojara, model architektur. Dziękujemy, gratulujemy. Że dostajemy tutaj trochę wyróżnień. Liczymy na więcej w tym wypadku. Wiadomo, że budynek się dopiero otwiera. Przeczyściliśmy już ze wspólnikiem specjalną półkę i czekamy na kolejne wyróżnienie. Na pewno się pojawią. Ja bym chciał jeszcze Pani poprosić o komentarz do tej natury, do tej harmonii, której tak dążyliście wszyscy z tego, co zdążyłem się zorientować, by ta inwestycja, by ten projekt tutaj został wpisany idealnie. I to możemy znaleźć na każdym kroku, zaczynając od budynku, ale później przechodząc przez części wspólne. Na samych pokojach przecież kończąc, ja muszę się Wam pochwalić. Nie powinienem w sumie, ale byłem jednym z pierwszych gości, bo nocuję od wczoraj. Tak, i dotykałem tych uchwytów od szafek, zastanawiałem się, a się okazuje, że to kamyczki, które są otoczone przez falę. Dobrze się przypatrzycie, ręcznie robione. Prawda? Zgadza się, witam serdecznie Państwa. Faktycznie inspiracją dla powstania naszej inwestycji była fala, więc postanowiłam zawrzeć w apartamentach wszystko to, co fala dostarcza na plażę. W związku z tym pojawiły się w pokojach drewniane rzeźby, które swoim kształtem przypominają takie wytrawione, wyrzucone drewno, wyrzucone przez morze, przez fale morskie. Pojawiły się również biura, pojawiły się mosiężne chwyty meblowe, o których wspomniał Pan Karol. Jest to rękodzieło, jest to sztuka, jest to element ręcznie wykonany. Więc tyle. Nawiązując do tego, co powiedział Piotr, inspiracją tutaj dla powstania tej inwestycji była właśnie lokalizacja, to bezpośrednie sąsiedztwo z morzem, z plażą, z wydmami. Postawiłam na kolorystykę monochromatyczną, stonowaną, bardzo spokojną. Inspiracją była po prostu plaża. Kolorem przewodnim jest ciepły beż. Wykładzina również swoim wzorem i kolorem przypomina piasek morski. Proponuje się przejść na boso, tak, raniutko tak, z kawką. Tak, sprawdzałem. Tak, no, wystrój apartamentów miał niejako być przełożeniem, czy też kontynuacją tego, co możemy zobaczyć za oknem.
Powiedziała pani Alicja Przybylska-Grabowska, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, moi drodzy, która odpowiadała rzeczywiście za architekturę wnętrz pokoi. Ale chciałbym jeszcze zapytać panią Ewę Bereszczyńską z firmy Molecular, czy rzeczywiście to rzemiosło ze sztuką, bo mam wrażenie, że tak możemy scharakteryzować cały projekt, takie generalne hasło, dobre wykonanie, ale w tej elegancji, w tym pięknie i w tej sztuce, w drobnych detalach. Tak, właśnie, przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Chodzi o to, żeby połączyć tą elegancję właśnie z tym wysublimowanym detalem, który również nawiązuje do tej tematyki morskiej, do tożsamości miejsca. I proszę zauważyć, w tych przestrzeniach wspólnych, gdzie się teraz znajdujemy, w części restauracyjnej, mamy kształty, formy, które przypominają takie elementy, które możemy gdzieś w głębinach można odnaleźć. Więc na pewno te elementy tutaj dodają tego charakteru. Myślę, że to jest tak, jak powiedział pan burmistrz, że jesteśmy ekspertami w zagospodarowaniu wolnego czasu. I tego Państwu wszystkim życzymy. Proszę bardzo, oczywiście. Ja jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Andrzejowi Bałdydze, z którym współpracowałam przy projekcie pokoju. Przyznam, że to jest mój pierwszy projekt hotelowy. Tutaj wsparcie pana Andrzeja było nieocenione. Jego wiedza, doświadczenie. Także Andrzeju, z tego miejsca bardzo ci dziękuję i wiele się przy tobie nauczyłam. Dziękuję ci bardzo. Wielkie brawa, dziękujemy serdecznie. Gratuluję raz jeszcze. Jesteście wolni. Jeszcze, chyba, że pan Adam jeszcze skomentować chce? Nie. Dziękuję bardzo. Tak jest. A jednak. Jeszcze, ja myślę, że szczególne podziękowania dla Piotra Kisera. Nawet Piotrek, poprosimy cię tutaj. Tak, tak. Panie Darku, to jest kolejny punkt programu. Nie zmieścimy się wszyscy na pewno na tej scenie, ale panie Piotrze, zapraszamy, został pan wywołany. Moi drodzy, każdy tutaj jest przedstawiony w formie krótkiego bio i pan Piotr przysłał swoje, prawie że tak, imponujące, ale żebyśmy wiedzieli wszyscy, z kim mamy do czynienia, bo to moim zdaniem robi wrażenie, króciutko, obiecuję, dobrze? Człowiek, podobno człowiek, ale jednak wie zarówno jak zbudować wieżę mieszkalną o wysokości 160 metrów, to słynny apartamentowiec Kosmopolitan w Warszawie, jak i fabrykę chipsów Lays w Łodzi. Zakładam, że to też było wyzwanie. Ja się nie znam na tym. Specjalizuje się w pięciogwiazdkowych hotelach i pod jego, tak jest, okiem powstały między innymi The Bridge we Wrocławiu oraz Hotel Nobur, który być może widzieliście w Warszawie, sygnowany przez Roberta De Niro. No i Wave Międzyzdroje, Resort & Spa również został wybudowany przez jego zespół. Chciałbym zapytać, skoro został pan wywołany, mikrofon teraz przez chwilę należy do pana. Czy największym wyzwaniem było, właśnie co było, czy te 3 km balustrad, czy pomalowanie 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, czy ja już nie pamiętam ilości stali, która została wrzucona. Czy w ogóle było coś trudnego dla pana? Dzień dobry, również. Za każdym razem jest trudno, słuchajcie. Za każdym razem jest trudno, za każdym razem są zaskoczenia, za każdym razem są okoliczności. Za każdym razem jest nowy zespół, fantastyczny zespół, który musiałem podziękować, słuchajcie, bo to nie jest, ja tylko reprezentuję ten zespół, tak? To jest regionu chyba 12 albo 14 osób, inżynierów, których większość widzę. Monika Damska, Bartosz Lemiński, kierownik projektu plus kierownik budowy. I wy dalej się komunikujecie, jesteście kolegami, prawda? Bo to też jest niezwykłe. No właśnie nie wiem, jesteśmy. Czasami żyjemy po 12-14 godzin ze sobą, tak? Jemy, pijemy, bawimy się, no jest naprawdę wesoło. O, właśnie widzę, mogę się włączyć na końcu. Uśmiechnij się. Nas kosmenadżer, słuchajcie, no. Za każdym razem za drogą. Fantastyczna osoba, Mola. Czy jakie było pytanie? Pytanie było, czy były jakieś trudności? Czy coś było... Nigdy nie można nie doceniać budowy. Nigdy nie można nie doceniać budowy. Zawsze jest, zawsze jest to wyzwanie. Jak skończyłem 12 lat temu Kosmopolitana, to taki wysoki, duży budynek 160 metrów był, ktoś mi powiedział, to teraz te małe to łatwe. Ja mówię, one są takie same trudne. One są takie same trudne jak 160. Ale zdecydowanie widok przyjemniejszy tutaj był, prawda? Codziennie na budowie, widok na zatokę. Niektórzy będą jadł z jodem i to jest kłopot.
Na przeżenie kiełbasianki. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy wszystkim Państwu jeszcze raz. Oto moi drodzy, twórcy, architekci, inicjatorzy, pomysłodawcy tego wspaniałego przedsięwzięcia, które tutaj między zdrowia powstało, daleko gotowego na przyjęcie gości. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli mogę, panie panie, przejąć mikrofon. Jeszcze nie. Proszę. Ale Państwu muszę podziękować. Bo jak jeszcze ktoś dojdzie, to ja będę musiał stawać obok sceny, a niezwyczajny jestem. Żartuję Pani, żebyście sobie nie pomyśleli. Ja bardzo lubię swoją pracę, bardzo lubię też Was. Cieszę się, że tak przyjemnie słuchacie, bo to rzeczy niezwykłe dzieją się tutaj. I ja przyjeżdżając wczoraj, muszę Pan powiedzieć, że byłem troszkę w innej rzeczywistości. To, o czym przed chwilą wspominał Pan Piotr, że zawsze są trudności i zawsze są jakieś wyzwania. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale oni wszyscy od wczoraj się uśmiechali. Ta rzeczywistość tutaj wyglądała inaczej. Wierzcie mi, co wiem, co mówię. 24 godziny temu to było troszkę inaczej. A oni się dalej uśmiechali i mówią, wszystko jest zgodnie z planem. Ja nie mam takich nerwów i pewnie dlatego nie zajmuję się tym, czym się zajmuję, czyli najlepiej czuję się w kuchni. Ale chciałbym Wam przedstawić osobę, którą prawdopodobnie spotkacie tutaj każdego dnia, która będzie na każde Wasze wezwanie, proszę wybaczyć Pani Kingo, ale która zakochana jest i w tym projekcie, i w ogóle w szeroko rozumianym hospitality. Absolwentka germanistyki, i to może być mylące, Uniwersytetu Szczecińskiego, związana z hotelarstwem i turystyką od zawsze. Pani Kinga Łatra, dyrektor generalny Wejskiej Zbroje, Reserve and Spa, członek zarządu. I teraz jej chciałbym przekazać mikrofon, by być może nawet przedstawiła zespół, który wspólnie, to zakładam, że nie Pani sama, przepraszam za to wybieganie tak bardzo, przyszłość będzie tu witała każdych gości, ale za dobrym liderem, do których Panią zaliczam, bo już zrobiłem weryfikację, to jest zespół. Cóż to za zespół? Panie Karolu, bardzo dziękuję tutaj za ten miły wstęp i za przedstawienie. Ja ze swojej strony chciałam przede wszystkim bardzo podziękować, że Państwo uświetliliście swoją obecnością naszą uroczystość otwarcia Wave Międzyzdroje Resort & Spa. Jak Państwo zauważyliście, w nazwie Wave Międzyzdroje Resort & Spa kryje się właśnie nazwa tego wspaniałego, uroczego miejsca, miejscowości Międzyzdroje. I to nie jest przypadek, dlatego że od początku pracy przy projekcie stawialiśmy bardzo duży nacisk na lokalność. I tą lokalność widać na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o ten piękny obiekt. A ja chciałabym zwrócić uwagę na aspekt najważniejszy, czyli na ludzi. Proszę Państwa, chciałabym z przyjemnością powiedzieć, że jeżeli chodzi o zespół, który Państwo spotykacie i już spotkaliście dzisiaj przy powitaniu w recepcji i we wszystkich tutaj pięknych przestrzeniach Wave, tworzą ludzie lokalni. 90% naszego zespołu to są osoby, które pochodzą z miejsca, z miejscowości Międzyzdroje, z okolic, z tego terenu. Z ogromną przyjemnością chciałabym powiedzieć, że od początku współpracy przy projekcie miałam przyjemność tworzyć nasz hotelowy team, który rzeczy niemożliwe robi od ręki. Proszę Państwa, zacznę od fantastycznych kobiet, które są w zespole. Chciałabym tutaj przedstawić w pierwszej kolejności pierwszego członka naszego zespołu hotelowego, panią Natalię Bartels, szefa recepcji. Wielkie brawa. Tak, niech się Pani pokaże wszystkim. O, właśnie. I też zawsze pogodna, mówię szczerze. Tak trzeba, w hotelarstwie trzeba. I mam nadzieję, że wszyscy Państwo to zauważycie za każdym razem, jak będziecie u nas gościć. Natalka, to przyjemność z Tobą pracować. Kochani, chciałabym przedstawić również Panią Magdalenę Kuc, szefową działu Spa & Wellness, najświetniejszego działu hotelu. Panią Basię Frey, zastępca szefa gastronomii. Wielkie brawa. To jest nasza żeńska część zespołu. Chciałabym tutaj zaprosić i uhonorować również
nasz męski zespół. Zacznę tutaj od pana Michała Krińskiego, szefa służby Pięte. Pana Łukasza Barczaka, szefa działu technicznego. Chciałabym również zaprosić na scenę panów, którym dzisiaj należą się szczególne podziękowania, szczególnie wielkie podziękowania, ponieważ to oni stworzyli to fantastyczne przyjęcie. Więc chciałabym na scenę zaprosić pana Mariusza Cygana oraz pana Sebastiana Langowskiego. Pan Mariusz Cygan. Pan Mariusz Cygan przygotował dzisiaj dla państwa te wszystkie pyszne rzeczy, których za chwilę spróbujecie. Szef kuchni, Mariusz Cygan. Ja muszę tutaj podbić troszkę to napięcie. Mój ziomek. Lekko niewyspany, ale ciągle pogodny. I pana witam serdecznie również i chciałabym przedstawić pana Sebastiana Langowskiego, który odpowiada za dzisiejszą przecudowną atmosferę i wszystkie rzeczy związane tutaj z naszym przyjęciem otwarciowym Moich Międzyzdroje. Wielkie brawa dla zespołu. Dziękuję serdecznie. Oto oni, kochani, którzy na co dzień dbali o to, żebyście, jak wspomniałem na samym początku, czuli się absolutnie wyjątkowo i jestem raczej o to spokojny. Gratuluję wam wszystkim tej wytrwałości i pracy, dziękując tym samym bardzo. Panie Kingo, mogę mikrofon przejąć? Dzięki, ależ zanim przejdziemy do tej konsumpcji, wiecie, bo to jest tak, ja mam świadomość, nikt wam nie może tyle dać, co ja obiecać, tak, ja w tym jestem dobry, jeśli chodzi o program kulinarny. Ja tam tak naprawdę tylko wam obiecuję, no bo jak wy możecie to zweryfikować, jak wy możecie sprawdzić, czy to, o czym opowiadam, jest rzeczywiście smaczne. Zawsze też myślę sobie, że powiedzieć, że coś bym zmienił, bo to jest katastrofa dla osoby, która to przygotowała. Natomiast mówić jej, że coś jest dobre, a wiem, że nie jest, przynajmniej dla mnie, to też no niedobrze. Więc mówię sobie zawsze wtedy, unikajcie tego stwierdzenia w kontekście chociażby szefa kuchni. Ja wtedy każdej osobie mówię, że nigdy w życiu czegoś takiego nie robię. Cokolwiek to znaczy, życzę państwu, żebyście też to dzisiaj przeżyli. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że ja byłem na kuchni już rano, byłem po południu. Poskubałem, popróbowałem, jest naprawdę dobrze, możecie dzisiaj wszystko zweryfikować. Ale chciałbym na scenę zaprosić jeszcze jedną osobę bliską memu sercu, troszkę prywatny. Wybaczcie, drodzy państwo, że tak to zrobię, aczkolwiek jego obecność na scenie wydaje mi się być bardzo adekwatna. Człowiek, który obiecałem któremu, że przedstawię jego bio troszkę krócej, może mniej encyklopedycznie. Zapraszamy serdecznie. Andrzej w momencie, kiedy opowiadał mi o projekcie, bardzo dużo mówił o tym, w co ja wierzę. I to tak naprawdę przekonało mnie, żeby tutaj się pojawić i żeby ogłosić światu, że taki projekt powstaje. Lokalność. Hasło przewodnie, Andrzeju. Dobry wieczór państwu. Lokalność jest naszym wyznacznikiem. Założyliśmy sobie z zarządem i z panią dyrektor Kingą Łatą, że będziemy rozpoznawani poprzez to, że personel będzie lokalny, ale nie tylko personel. Jedzenie ma być też lokalne. Ma być świeża ryba, która będzie wyznacznikiem naszej jakości tutaj w regionie. My nie chcemy pracować tylko i wyłącznie na świeżej rybie, ale też z lokalnymi dostawcami, producentami, hodowcami. Chcielibyśmy, żeby ten hotel był rozpoznawany jako hotel, który używa wszystkich produktów z regionu. Żeby pan burmistrz miasta mógł zaprosić swoich gości z całego świata do naszej restauracji, żeby mogli spróbować lokalnych dań, które w tej chwili są w trendzie. Odchodzimy od kuchni fine diningowej, chcemy, żeby było naturalnie, świeżo i po polsku. Żeby zawsze hasło przewodnie to naturalnie w Międzyzdrojach, ale naturalnie to bardzo dobre hasło, bowiem nie tylko dywany w pokojach mają za zadanie, żebyście się poczuli jak na plaży, ale na plaży będziecie mogli też dobrze zjeść niedługo. Nie wiem, czy mogę zdradzić ten projekt, jakbyś mógł w jednym zdaniu, Andrzeju. Tak, w jednym zdaniu nie dam rady. Tutaj do siebie chciałbym poprosić pana Maćka Sikorskiego. Maćku, podejdź do mnie, proszę. W Międzyzdrojach to dopiero początek naszego bycia.
i z przyjemnością chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że od 10 maja budujemy restaurację na plaży. 160 metrów kwadratowych pod dachem z pełną kuchnią, podawane posiłki na porcelanie i tam też świeża ryba. Nawet śledź świeży. Do tego strefę baldachimów, leżaków, strefę placu zabaw dla dzieci. Jakby chcemy, żeby tutaj nasi goście, którzy będą wypoczywać u nas też i z pozostałych apartamentów również, mieli pełen zakres usług. Maćku, opowiedz kilka słów o projekcie jeszcze. Dobry wieczór wszystkim. Tak, będziemy mieli bardzo fajną plażę, będą baldachimy, będzie fajna, delikatna muzyka, będą pyszne dania. No będzie się na pewno działo. Będzie trochę sportu, będzie trochę zabawy dla dzieci. No będzie się działo na pewno do końca września, bo tak możemy działać i liczymy na to, że nas odwiedzicie. Będziecie razem z nami testować pyszne drinki przy zachodzie słońca. No i będziecie tworzyć razem z nami atmosferę naszej plaży. Ja, moi drodzy, taki łatwy nie jestem, więc Maciejowi troszkę wierzę na wyrost, tak na słowo honoru, ale Andrzeja znam bardzo dobrze. Więc jeżeli pracują w zespole, to panowie, ja to na pewno na tego śledzia i na te drinki przyjadę. Gwarantuję. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo chyba mamy listę gości, którzy powinni się pojawić na scenie zapełnioną. Chciałbym, moi drodzy, jeszcze przywitać maestro, pana Henryka Sawkę. Witamy serdecznie, który tu gościł nas swoją służbą, wielką. Witamy. Przepraszam, znalazłem ten informację, nie mogę się powstrzymać, ale pan Henryk, ponieważ ma duży dystans do siebie, tak przeczytałem, to też kiedyś w wywiadzie powiedział, że potrafi jedną kreską i chyba nawet zamkniętymi oczami namalować i konia, i Lecha Wałęsę. Tak? I gdzieś to padło, aczkolwiek wszystkie rysunki konsultuje pan z żoną. Tak, tak też było w wywiadzie. Drodzy Państwo, teraz czas ten cielesny, przyjemny. Nie tylko dla ducha, ale ten cielesny. Popróbujcie, podegustujcie, posmakujcie tego, czego będziecie mogli smakować przez cały rok. Bo chyba to jest informacja, najważniejsza informacja tego sezonu, że Wave Międzyzdroju, Resort & Spa jest dla Państwa otwarty przez 365 dni w roku. Jak będziecie chcieli więcej, no to pogadajcie z panią dyrektor. Ona podobno jest w stanie załatwić rzeczy niemożliwe od ręki. Przyjemnego wieczoru, ale to nie koniec niespodzianek. O tej degustacji, kuluarowych rozmowach będę Was prosił, byście pozostali, bo za około 35 minut, 40 maksymalnie. Mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę, taką prawdziwą bombę, która zostanie ogłoszona z tej sceny. I wydaje mi się, że powinniście jej wysłuchać. Ale niech to pozostanie tajemnicą, cóż to takiego. Przyjemnego wieczoru Państwu życzę, do usłyszenia za kilka chwil.